Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, chcę polecić Pana uwadze sytuację w województwie lubuskim. Otóż w tym województwie stopa bezrobocia wynosi 16,9%. Bezrobotnych jest ponad 66 tysięcy Lubuszan. W stosunku do roku 2011 nastąpił ponad 2,5-procentowy wzrost bezrobocia. Równocześnie w województwie lubuskim w 2012 roku prawie 40% wzrosły zaległości płacowe dla ponad 4 tysięcy osób na łączną kwotę 4,3 miliona, a więc to naprawdę znaczny wzrost w stosunku do roku 2011. Czy Pan zna dane dotyczące tego, jakie są zaległości, zatory płatnicze z wypłatą wynagrodzeń za ostatni 2012 rok? Jaka to jest sytuacja dla ludzi, którzy stracili pracę i jeszcze bądź nie mają wypłacane wynagrodzenia? Pracodawcy lubuscy wielokrotnie domagali się od rządu uproszczenia w dostępie w sytuacjach kryzysowych do środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Również w 2012 znacznie wzrosły zwolnienia grupowe w województwie lubuskim. Było nimi objęte 1,5 tysiąca osób, a ich skala wzrosła o 25%. W 2012 roku w powiatowych urzędach pracy było mniej 5 tysięcy ofert. Wszystko to składa się na niezwykle trudną sytuację na rynku pracy, a równocześnie na niezwykle trudną sytuację materialną lubuskich rodzin. Stąd kieruję pytania, czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Pana ocenie jest instrumentem do elastycznego korzystania i czy wymaga on głębokich zmian, kiedy skończy się rola Funduszu Pracy polegająca na równoważeniu budżetu i jak Pan ocenia skalę szarej strefy, która generuje nam problemy też społeczne, powodujące, że przyszłe świadczenia emerytalne pracowników pracujących na czarno z konieczności będą bardzo niskie, bądź ludzie są pozbawieni praw do zwolnień lekarskich i osłony socjalnej. Dziękuję.